Cześć, z tej strony kawiórka, z drugiej strony kawiórkowcy, czyli wszyscy ci, którzy lubią pić kawę. Witajcie w angielskich opowieściach. Angielskie opowieści! Dzisiaj mamy historię z pierwszej ręki. To nie będzie moja opowieść, tylko mojej koleżanki. Koleżanki? Tiki. Słuchajcie, mam taką opowieść, właśnie dostałam SMS-a od koleżanki. Zaraz wam powiem co i jak, bo po prostu nie uwierzycie. Bo tak sobie myślę, czy takie coś w ogóle się może zdarzyć komuś bliskiemu, czy jakiejś mojej znajomej, może znajomemu. Tak, takie historie też się zdarzają innym. Więc słuchajcie, czekajcie. Ciotka, twoje filmiki świetne są. A dziękuję koleżanko, kochana. A zobacz co u mnie koło domu, koło sklepu się działo w tamtym tygodniu. Uśmiałam się, nagrałam. No tego się nie spodziewałam. Pewien chłopak szedł i uwaga, nie powiem wam teraz jak on szedł i co on robił. Znaczy powiem wam zaraz. Więc zanim wam opowiem co się stało mojej koleżance i zanim pokażę wam film, bo oczywiście też nagrała film, chcę wam dać mały przesmaczek i powiedzieć mniej więcej, co się dzieje w Anglii. Ogólnie tam są ludzie różnego pokroju i są zwariowani, i są normalni, i są nienormalni i w ogóle tak jak wszędzie, tylko po prostu tam jest troszeczkę tego więcej i ludzie są bardziej otwarci. Więc w Polsce można na przykład spotkać kogoś, kto może ubiera się troszkę inaczej, ma irokeza na głowie, czy może czasami jakaś para się kłóci gdzieś na zewnątrz, czy się tam leją, biją, czy w ogóle jakieś inne dziwne sytuacje, gdzie w Anglii wszystko jest bardziej wzmożone i mocniejsze niż tutaj u nas w Polsce i jest tego trochę więcej i ludzie są bardziej nie wiem jak wam to wytłumaczyć. Ogólnie chodzi o to, że po prostu jak ktoś nie jest elastyczny, to do Anglii w ogóle nie pasuje, bo tam naprawdę trzeba być elastycznym, żeby przetrwać i fajnie jest, jakby się tolerowało wszystkich i wszystko, bo tak naprawdę my nic nie musimy, ale dzięki temu można przetrwać życie w Anglii. Oczywiście każdy ma swoje zdanie. Mi osobiście bardzo się tam podobało w Anglii i powiem, że tęsknię za Anglią, bo bardziej tam pasowałam charakterem, to był mój klimat, gdzie w Polsce jest naprawdę fajnie, bardzo mi się to podoba, żebyście zaraz nie pomyśleli, że o, nie lubię Polski czy coś. Nie, uwielbiam Polskę, to jest mój kraj. No i mam tu rodzinę i przyjaciół, znajomych i bardzo kocham Polskę, ale tak jak mówię, za Anglią tęsknię i w ogóle tam jest bardzo fajnie i tak jest chillowo, taki relaks i w ogóle fajnie, rób co chcesz, nikt nie zwraca na ciebie uwagę, rób ta co chce ta, nie ma problemu, you know, yeah, no problem, mate. No dobra, więc powiedziałam wam co, jak, po co i dlaczego, więc teraz mogę wam opowiedzieć historię koleżanki i pokazać film, który mi wysłała. Więc nagrałam pewnego pana, który szedł około 10 minut do sklepu, aż policja go złapała, ale się uśmiałam, tylko że ten pan szedł na golasa. Więc ze swojego domu, aż do sklepu, szedł na golasa. Wyobrażacie to sobie? Ja sobie nie muszę tego wyobrażać, bo mam film i zaraz go wam pokażę. On jest na golasa, muszę go zblurować. Blurujemy, koniecznie. Ja pierdzielę, nie no, słuchajcie, no że ona trafiła na coś takiego, słuchajcie. Ja pierdzielę, jak to w ogóle możliwe, żeby takie coś się działo na ulicach, słuchajcie. Albo poszło za dużo alkoholu, albo poszło za dużo innych rzeczy. No, tak mi się wydaje, nie wiem, no. Ale powiem wam, jak pierwszy raz zobaczyłam ten film, bo już chyba oglądam go któryś raz. Nie dlatego, że tam jest goły facet, tylko dlatego, że próbuję zrozumieć, o co tam chodzi i w ogóle, co się dzieje. Więc oglądam go któryś raz i nie wierzę. Nie wierzę w to, co widzę. Dla tych, którzy jeszcze nie byli za granicą, takie rzeczy właśnie się tam dzieją. I powiem wam, że każdy z nas, z was, każdego może spotkać taka historia, więc miejcie kamery przygotowane, bo nigdy nie wiadomo. Nie, no dobra, tak naprawdę, no co, no chłopak sobie wyszedł, może chciał się przewietrzyć. Może chciał po prostu sobie pójść do sklepu po ciuchy i mówi, po co mam ubierać swoje ciuchy, skoro i tak idę kupić nowe, no to po prostu pójdę nago i będzie wygodniej. Od razu gacie sobie założę na siebie spodnie, bluzkę, czapkę itp. itd. Tam buty, bo chyba był bez butów, czekajcie. No. No, później policja zainterweniowała, oczywiście, tak jak widzieliście na filmiku, czy nie wiem, czy nie widzieliście, możecie teraz zobaczyć.
policja zainterweniowała. No i co? I chłopa na glebę. No i do samochodu, tak? No bo słuchajcie, jakby szły jakieś dzieci, czy jakaś rodzina z dziećmi, czy w ogóle po prostu jacyś ludzie, którzy nie chcą oglądać gołych panów, byłoby niemiło, więc dobrze, że policja wkroczyła do akcji. Mógł chociaż założyć ten jakiś płaszcz czy coś na siebie, to wiecie, zawsze by lepiej wyglądało, nie? Kurczę, w ogóle chłop nie chciał z nimi iść, on chciał jeszcze sobie pochodzić po sklepach, popatrzeć, w ogóle wzięli go tak na glebę, nie? A ja nie wiem. Widzicie, no bo w tych czasach nie ma wolności, nie możemy robić co chcemy. Ktoś chce być wolny i po prostu zdjąć z siebie te okropne ciuchy i nam nie dadzą, no nie dadzą nam i tyle. Będą kazali nam się ubierać. Każą nam ubierać ciuchy, każą nam ubierać buty, każą nam chodzić do szkoły, każą nam chodzić do pracy, każą nam wszystko robić. No takie życie się teraz zrobiło, że trzeba to wszystko robić, nie? Boże, mam nadzieję, że moja mama tego nie ogląda, bo naprawdę pomyśli, że jakaś jestem nienormalna. Dobra, kochani, to była bardzo szybka opowieść. Po prostu musiałam wam to pokazać, bo koleżanka mi wysłała. No i to jest opowieść z pierwszej ręki. Nikt tego filmiku jeszcze nie ma, więc... Tadam! Dziękuję ci bardzo, Martusia, za ten materiał. Jeśli jeszcze coś takiego cię spotka, to przesyłaj mi filmiki, ja będę robić o tym angielskie opowieści, bo powiem wam szczerze, że jeszcze mam trochę w zanadrzu, ale powoli mi zaczyna brakować, bo moje życie stało się bardzo nudne. Cały czas siedzę na kompie i składam filmy dla was. Widzicie, jak to jest? Dobra, kochani, nie będę wam więcej czasu zajmować. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, pa!